W następnej ale degustacji. Jak widzicie, tyskie książęce, znaczy kiedyś to było tyskie książęce, teraz jest po prostu książęce, złote pszeniczne Weizenlager. Trzy słody, pszeniczny, jęczmienny, pilzneński, jęczmienny, karmelowy, goryczka 10 IBU, alkohol 4,9%, ekstrakt 12, ale żeby było śmieszniej, to w składzie jest tak. Woda, słody, 11,9% pszenicznego, jęczmienny, pilzneński, karmelowy, do tego jest cukier, chmiel goryczkowy i chmiel aromatyczny. Nie, to wszystkie słody, trzy słody mają 11,9%. A reszta jest cukier, tak? Aha, dlatego jest 12% ekstraktu. Aha, rozumiem. No nic. Kapsel dedykowany w tym samym kolorze, co i etykieta. Jak widzicie, piwo jest dosyć jasne, mętne, piana drobnopęcherzykowa, ładna, taka gęsta, okej, okay. Aromat raczej słodowy, taki, no słodowy, może taki leciutki, leciutki banan, ale tak, z butelki troszeczkę lepiej czuć. Bardzo leciutki banan. To wszystko. No. Raczej słodowość. Okej, no to spróbujmy. O matka, jakie słodkie. Nie mamy cukier. Kurna, takie słodkie. Tak to przyjemne ciało, owszem. Leciutki banan, jeszcze lżejszy goździk, gdzieś tam, takie tylko niuanse, goryczki brak, fajna taka drobnopęcherzykowa, drobnopęcherzykowe nagazowanie, ładne, ale czemu to jest takie słodkie? Bo tak to nawet by się fajnie topiło, tylko na dosłodziliach, nie wiem. No więc no. To nie jest to, co puchatki lubią najbardziej, niestety. Tylko pszeniczne lager by było dobre. Tylko, że po co ten cukier? Po co cukier? Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przypominał w każdym nowym filmie na kanale, tak robię na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. Wasze zdrowie.